Gorączka zachodniego Nilu. Choroba, o której niewielu z nas wie zbyt wiele, choć w ostatnich latach pojawia się coraz częściej, także w Europie. To wirusowe zakażenie wywoływane przez wirus zachodniego Nilu, odkrytego już w latach 40. w Ugandzie. Mimo egzotycznej nazwy, gorączka ta może dotknąć każdego z nas, szczególnie w okresie letnim, gdy aktywność przenoszących ją komarów jest największa. Zacznijmy od podstaw. Jak dochodzi do zakażenia? Wbrew pozorom, nie są to przypadki typowe dla tropików. Wirus zachodniego Nilu przenosi się głównie przez ukąszenia zakażonych komarów, które same zaraziły się wcześniej od ptaków. Niestety, choroba jest podstępna. Około 80% zakażonych osób nie odczuwa żadnych objawów, przez co wirus często krąży niezauważony w populacji. Dla pozostałych 20% zakażenie oznacza nieprzyjemne objawy przypominające grypę, gorączkę, bóle głowy i mięśni, zmęczenie, a czasem nawet wysypkę. Na ogół są one stosunkowo łagodne, lecz u niewielkiego odsetka chorych, około 1%, choroba może przejść w poważniejszą postać. Jakie są objawy tej poważniejszej postaci? Gorączka zachodniego Nilu może w niektórych przypadkach atakować układ nerwowy, prowadząc do zapalenia mózgu czy opon mózgowych, co może skutkować nawet długotrwałymi skutkami neurologicznymi. Objawy te obejmują wysoką gorączkę, sztywność karku, problemy z koncentracją, a nawet paraliż. Co warto wiedzieć o leczeniu? Niestety, na tę chwilę nie ma dostępnego specyficznego leku na wirusa zachodniego Nilu. Zakażenie jest zatem leczone wyłącznie objawowo, co oznacza, że lekarze koncentrują się na łagodzeniu gorączki, bólu głowy i mięśni, a także innych dolegliwości towarzyszących infekcji. Zwykle stosowane są popularne leki przeciwgorączkowe oraz środki przeciwbólowe, aby zapewnić pacjentom komfort i złagodzić objawy. Czy da się tego uniknąć? Ochrona przed tą chorobą opiera się głównie na profilaktyce. Komary są najbardziej aktywne o zmierzchu i świcie, dlatego szczególnie w tym czasie warto stosować repelenty, czyli środki odstraszające komary, nosić odzież zakrywającą ciało i zadbać o moskitiery w oknach. Większość przypadków zakażenia kończy się na łagodnych objawach, ale wiedza o potencjalnych zagrożeniach i odpowiednia profilaktyka mogą pomóc nam uniknąć poważniejszych komplikacji. Na zakończenie warto pamiętać, że wirus zachodniego Nilu przypomina nam, jak ogromny wpływ mają na nasze zdrowie zmiany klimatyczne i wzrost temperatur. Coraz cieplejsze lata przyczyniają się do ekspansji wirusów, których dotąd obawialiśmy się tylko w tropikach. Dbanie o profilaktykę i podstawową wiedzę może skutecznie pomóc w uniknięciu zachorowania.